Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku prezentacja zawartości tej otóż walizki. Jak widzicie, w końcu coś bardziej profesjonalnego, nie ten mój Mac Alister. Ale takie było postanowienie na rok 2021, że zaczynam kupować sprzęty bardziej profesjonalne i tak dalej, ponieważ po prostu moc plus żywotność tych narzędzi jest dużo lepsza. I powiem wam tak, przy całej zmianie cen i tak dalej, po prostu, która poszła, to nagle zaczęło się, doszedłem do momentu takiego, w którym lepiej mi wychodzi dołożyć 200 do półki profesjonalnej, niż kupować coś z półki marketowej i bujać się z tym za 2 lata, bo to się zepsuje. Mac Alister, pamiętacie, kiedyś miał 3 lata gwarancji, w tej chwili ma 2 lata gwarancji w większości przypadków. Tutaj mamy 2 plus rok darmowej po mojej rejestracji na stronie AEG Power Tools Polska. Co? Słuchajcie, jest to, już wam mówię, co to jest. To jest wkrętarka. Jest to model BSB18G3 LI202C. 18V, 2 akumulatory, 2 Ah i ładowarka do tego 220-240V, normalnie sieciowa. Waliza, porządna walizka, nic się tutaj nie ugina, można w to walnąć ręką. Mamy pewność, że nic się ze sprzętem w środku nie stanie, a nie tak jak to było w przypadku Mac Alistera, że walizka była papierowa. Boże, papierowa, kartonowo-materiałowa. Ja akurat wkrętarka to jest narzędzie, które bardzo często transportuję i po prostu tam mnie ta obudowa wkurzała, ten pokrowiec. Dobrze, otwierając walizkę widzimy tak, u góry wytłoczki, wszystko zrobione tak, że nic tu nie lata jak po pustym sklepie. Wszystko siedzi sztywno, ładowarka na wcisk, akumulator na wcisk. Wszystko się trzyma. U góry kieszonka, z której wyciągamy pakiet, plakat, jak ja to mówię. No, co możemy kupić od marki AEG serii 18V. Zalecenia akumulatorów, modele akumulatorów, modele poszczególnych narzędzi i tak dalej. No i oczywiście księga instrukcji i tak dalej, co jest do czego i tak dalej. Idąc dalej, bateria 2 Ah, wskaźnik naładowania baterii. Po naciśnięciu chwilę świeci, mi się to bardzo podoba. I to, że bateria jest wsuwana. Dwa przyciski po bokach, duże, wygodne przyciski. Łapiemy, ściskamy, wyciągamy. Ładowarka. O, to nawet się bit jeden znalazł. Widzicie, wrzuciłem bita jednego do walizki, żeby się walał w razie czego, jakbym zapomniał normalnych. Co, ładowarka, kawał ładowarki. Akumulator wsuwamy sobie od góry do ładowarki. No, on tutaj trochę luźno siedzi, ale to nie ma żadnego wpływu. Grunt, że się ładuje. Czas ładowarka 60W, czyli już jest kawał ładowarki. Kawał ładowarki 60W i ładuje baterię 2 Ah w przeciągu 55 minut, czyli czas poniżej godziny. Szybkie ładowanie, na tym mi zależało. Co, wsadzam baterię, godzina, jak to się mówi, kawę wypiję, wypić czy tam obiad sobie przekąsić, przerwa w robocie i jedna bateryjka nam się naładuje.
Słuchajcie, to jest 50 minut na całą baterię. Cała bateria wystarcza na naprawdę masę pracy. Tak naprawdę w przeciągu pół godziny on nam naładuje dwie kreski, a na dwóch kreskach możemy na spokojnie pracować pół dnia na baterii. Wkrętarka. Wielka wkrętarka. Wezmę sobie to, bo skupię się bardziej na wkrętarce w tej chwili. Stoi na niej również założony akumulator 2 Ah. Działa to tak. Wciskam dwa przyciski i bateria nawet sama delikatnie odskakuje. Spróbuję wam to pokazać. Widzicie, ona sama odskoczyła. Tak? I ona sama nam odskoczyła tutaj, że już da się ją wyjąć. Kolejna bateria 2 Ah, ona już jest się w połowie naładowana, ponieważ dużo pracuje tą wkrętarką. Dwa biegi. Jedynka. Dwójka. Na pierwszym biegu 500 obrotów, na drugim biegu chyba 1800. 50. Co? Trzy tryby pracy tutaj. Wiercenie, wkręcanie i wiercenie z udarem. Wkręcanie i wiercenie. Powiem tak, po dłuższym czasie pracy widać, że na wkręcaniu ona pracuje łagodniej. Na wierceniu ma większego kopa. Uchwyt 13 mm, szybko zaciskowy. 13 mm wiertło wchodzi bez problemu. No i niestety minimum to jest tylko 1,5 mm. Tak dalej. Gumowanie wkrętarki, gumowane boki. Rzecz, na którą często ludzie zwracają. Fajne jest to, że jak położymy wkrętarkę, to ona nam leży stabilnie, a nie buja się. Troszeczkę się gdzieś tam buja, ale to jest jakaś tam niedoskonałość, tak? Te gumy mają głównie zadanie ochronne. Tu na akumulatorach, na przyciskach też mamy ogromną gumę, że w momencie, kiedy rzucimy wkrętarką, to żeby nie naciskać przycisków, żeby nam się bateria nie wypięła. Dioda LED. Tutaj z przodu miejsce nabita. Z tyłu bit dwustronny, oryginalnie dany w zestawie. PH 2 i 6 mm płaski. Gumowana rękojeść. Wszystko tutaj, guma miękka. Przycisk w naprawdę wygodnym miejscu tutaj do przełączania. Czuć, że jak się trzyma w ręce, to trzymamy kawał maszyny i trzymamy naprawdę porządną wkrętarkę, a nie zabawkę dla dzieci. Taki był też cel, kupując tą wkrętarkę. Chciałem kupić wkrętarkę, którą będę używał przez kolejne lat 10 albo i lepiej, wymieniając tylko baterię. Tak, głównym celem zakupu wkrętarki AEG było to, że będę mógł potem kupować narzędzia AEG 18V. To jest seria AEG 18V Pro Lion, 2 Ah w tych wkrętarkach i tak dalej. Są baterie później 4 i 5 Ah i to są zwykłe, a później są baterie zwiększonej mocy i to są baterie te, już nie powiem wam jak one się nazywają, ale do narzędzi bezszczotkowych, i to już jest 3, 6 i 9 Ah. Teraz kolejnym narzędziem prawdopodobnie będzie piła tarczowa, ale nie dam sobie ręki uciąć, bo nie wiem, co będzie kolejnym narzędziem. Słuchajcie,
Idąc dalej, 24-stopniowe sprzęgło. Generujące tak wielki moment obrotowy na akumulatorze 2 amperogodzinnym jest to 55 Nm. W przypadku założenia baterii 4 amperogodziny. O kurde. W przypadku założenia baterii 4 amperogodzinnej zwiększamy moment obrotowy z 55 Nm do 60 Nm. 24, jak widzieliście przed chwilą, nie jestem w stanie maszyny zatrzymać. Pokażę wam, na czym mi się udało zatrzymać, i to jest 18. I przy 18 to już jest takie wykrzywienie rąk, że to jest szok. Aż mnie ręka teraz piecze. Do tego narzędzia ja już stosuję poważne bity, a nie jakieś tam badziewia z niewiadomego pochodzenia, ponieważ szkoda po prostu bitów i sprzętu. Słuchajcie, nie wiem, co się stało z pozostałymi śrubami. Natomiast tak, śruba Spax 160 mm. Słupek bardzo długo sezonowany. 18 wiek. Wkręt 160 na 8. Jakoś tak. Albo i 10, nawet parę tam powiem. No, na 8. Co by nie było, że tu kogoś okłamuje i tak dalej. Słuchajcie, jeden wkręt i nawet ona nie poczuła zająknięcia się. Wysokiej klasy, pokazał swoje możliwości już niejednokrotnie. Z wad, no niestety, no nie jest to lekkie urządzenie, ponieważ waży, to nie ma podane na tabliczce, ale waży ona chyba 1,8 kg. Jest bardzo... no, 1,8 kg, no kawał wkrętarki, natomiast możliwości tej wkrętarki też są przeogromne. Słuchajcie, na jednej naładowanej baterii wywierciłem około 70 dziur w ścianie z pustaka, przykręcając listwy. Mieszkanie 40 metrów, dwa pokoje z przedpokojem, jakoś tak. Około 70 otworów, w sumie 20 tam parę metrów listwy, jakoś tak, no mniejsza z tym. 70 dziur i 70 wkrętów wkręcone na jednym naładowaniu baterii. No i tak, praca była tak: udar, wkręcanie. Słuchajcie, to w sumie 70 wkrętów, licząc tak na okrągło, 140 sekcji kręcenia się w prawo, że tak się wyrażę. No plus do tego po każdej dziurze tak, bo wywiercić dziurę, odkręcić wiertło, założyć bita, przykręcić, potem odkręcić bita, założyć wiertło, wywiercić, odkręcić wiertło, założyć końcówkę i wiercić. Powiecie, czemu nie robiłem na dwie wkrętarki, skoro mam dwie wkrętarki? Bo zwyczajnie drugiej zapomniałem. Po prostu dlatego tak się to skończyło. I też była to taka moja po prostu test na to, jak sobie ta wkrętarka poradzi. Powiem wam tak, ona nawet się tutaj nie nagrzała. Do niej przymierzałem, to jest koncern TTI, czyli to jest, oni, w ich skład wchodzi Milwaukee, w ich skład wchodzi Ryobi. Pierwotnie miało być Ryobi, potem miał być DeWalt, potem miało być Ryobi, potem miał być jeszcze Erbauer, potem w ogóle Grafit, no ale potem stanęło na Ryobi, ale Ryobi było, już miałem w ręce, natomiast na to mi dali promocję. Wówczas ja za to zapłaciłem 500 zł, w tej chwili kosztuje to 544 zł w sklepie Leroy.
Morlę. Jedynie co bym dołożył do tej wkrętarki, to dołożyłbym sobie tutaj magnes na to, żeby mieć tutaj możliwość złapania wkrętów i tak dalej. Ale to jest taki tam mój mały kaprys, który może sobie kiedyś zrobię. Wkrętarka fajnie spasowana. Nic w niej nie lata, jak żyd po pustym sklepie. Głowica nie ma luzów. Tu futerko ma luzy, ale w sensie pokrętu, ale głowica nie ma. Trzymamy oś przede wszystkim, czyli jak wiercimy, nie wpada nam w ruch oscylacyjny, wiertło bądź bit. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.